Pożar nie zniszczył dowodów zabójstw. Grozi mu do żywocie zarzuty dla 57 latka zwyżkowa. Prokuratura zabił teściową i żonę. 57 latek Zwyżkowa usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa i napaści na funkcjonariuszy. Grozi mu do żywocie. Ciała jego żony i teściowej zostały znalezione w zeszłym tygodniu w domu po pożarze. Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Ciała kobiet znaleziono po pożarze domu. 57 latek przyznał się do zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia, informuje RMFM. Ich treści prokuratura na razie nie ujawnia. Poza podwójnym zabójstwem mężczyzna ma też odpowiadać za czynną napaść na policjantów. Podczas zatrzymania 57 latek wyciągnął nóż. Wtedy funkcjonariusze strzelili do mężczyzny i ranili go w nogę. 57-latek trafił do szpitala. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Jerzego N. Zabójstwo w Wyszkowie. Ustalenia śledczych rzecznik Wyszkowskiej Policji Damian Wroczyński podkreślił, że od torkowego poranka, kiedy to w pożarze domu jednorodzinnego przy ulica. Białostockiej w Wyszkowie znaleziono zwłoki dwóch kobiet w wieku 58 i 83 lat. Trwały bardzo intensywne czynności związane z ustaleniem okoliczności ich śmierci. Do zadań zostali wytypowani najlepsi policjanci z Wyszkowa oraz komendy wojewódzkiej policji w Radomiu. Śledczy przesłuchali kilkanaście osób, zabezpieczono monitoringi, a na miejscu zdarzenia ślady. Wstępne czynności wskazywały, że związek ze zdarzeniem może mieć mąż młodszej i kobiety, dlatego rozpoczęto poszukiwania 57-latka, w których brało udział kilkudziesięciu policjantów, w tym specjalna grupa poszukiwawcza. Wykorzystany również został policyjny helikopter oraz drony. Mężczyzna został zatrzymany w środę przed południem.